cześć, siemanko, z tej strony VCR, witam was w kolejnym odcinku z Brawl Stars i w dzisiejszym odcinku pogramy praktycznie wszystkimi skinami do Crowa, które posiadam. Tak, właśnie, nie mam tego czarnego mecha za Star Pointce, no bo niepotrzebny mi jest, a mamy White Crow, Phoenix Crow i mamy także Mecha Crow, tak jest, czyli ten niebieski, który był za gemy. I dzisiaj pogramy solo, pójdziemy na solo. Także zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję tutaj na dole, kliknijcie właśnie w subskrybuj. No i lecimy z Koksem. Jakie macie skiny do Crowa? Piszcie na dole w komentarzach, jestem mega ciekawy, a teraz rozpoczynamy. Będziemy grać solo bez teamowania, tak? Czyli może po jednej, dwie gierki właśnie tymi oto skinami. Może zobaczymy, którym skinem pójdzie mi najlepiej. Także na początku bierzemy sobie tego White Crowa. Jest bardzo ładny, szczerze podoba mi się. Dobra. I mamy tutaj Poco. Mamy tutaj także Bulla. Oni już się teamują. Będziemy robić to bez teamowania, no to o czym mówiłem, że bez teamowania polecimy z Koksem. Okej. On ma 3 Power Cubes, ja mam tylko wyłącznie jednego Power Cubesa i jeszcze mu się tarcza włączyła, no nieźle. Dobra, zobaczymy. Zobaczymy w ogóle, jaki jest poziom teamowania się tutaj, na tych pucharkach. Ja zaraz chyba dostanę w piernicz, ponieważ tam u góry jest Poco, więc ja będę tego Bulla gonić po całej mapie. Chcę go wygonić stąd, w razie czego możemy uciec sobie. Okej. Czy damy radę to zrobić bez teamowania? Dobra. Chociaż wyjść na zero tutaj w tym momencie. Tego Karla bym mógł zabić w sumie. Szczerze? Tego Karla mógłbym zabić. A niestety Poco mnie dojechało ze Spike'iem. No. Teamy. Tak jest, teamy. I mamy plus jeden. Plus jeden na White Crow. Ciekawie się zapowiada. Dobra. To zabieramy sobie kolejnego skina. Musimy tutaj zjechać na sam dół. Teraz sobie spróbujemy tego za 300 gemów. Czyli Phoenix Crow. Kiedyś to był jeden chyba z najdroższych, to znaczy w sumie dalej jest chyba najdroższym skinem. Nie wiem, czy teraz są generalnie promocje na te skiny, które już dawno temu wyszły. Nie wiem, napiszcie też na dole w komentarzach, jeśli coś na ten temat wiecie. A teraz w tym momencie rozpoczynamy właśnie zbieranie sobie Power Cubesów. I tutaj widzę bardzo dużo skrzynek. Tylko nie wiem, czy ktoś tu jest w krzakach. Kurde, gdybym miał takie coś jak Penny, to bym sobie z tym poradził. Dobra, uciekaj stąd, gościu. Jeśli ja to pozbieram, to będę blisko wygranej, nie? Ale, no, niestety, tutaj Shellka już podchodzi w tym momencie. Okej. Ona będzie mnie... Jeśli ona ma nowego Star Powera, to będę niestety gdzie? Będę, kurczę, w pupie. Tak jest, dobra. Będziemy gonić tego Mortisa. On nie ma Star Powera. Okej, okay. Tylko żeby ulta sobie załadować. Patrzcie. Tu normalnie się wszędzie teamują. Kurde, mać, co za goście. Normalnie nie wiem, co się dzieje. Dobra, ja będę ich gonić po całej mapie. Gdzieś ten Leon sobie tutaj siedzi w tych krzakach. Ale kampery są. Ja pierdzielę, masakra. Masakra. Czy ja umiem grać Crowem na solo? Nie wiem. Zaraz się zapewne dowiemy, czy umiem grać Crowem na solo. Starajmy się nie kampić. Albo czekajcie, bo muszę poczekać sobie na sytuację. Czy skoczyć na tego gościa tutaj? Czy może nie? 2816, tyle ma HP. Tutaj walczą Shellki między sobą, więc ten Colt na pewno w tym momencie pada. Okej. Okay. Dobra, kolejny pada. Odstawimy sobie tą Shellkę, bo ona ma, kochani, 6 Power Cubesów. Dobra, gdzie jest ten Mortis? Ten Mortis gdzieś tu, tutaj jest Mortis. Dobra, tu jest Mortis. Okej, okay. Dobra, Mortis w tym momencie pada. Mm.
ajajajaj, i Leon mnie załatwił. Leon, który ucieka teraz w tym momencie na niewidzce, uciekł w strefę. Dobyliśmy 6 pucharków, na tamtym White Crow zrobiliśmy jednego, ale wiadomo, to też chodzi o to, czy będziemy mieć jakiegoś Power Cubesa, czy nie. Dobra, teraz ten, według mnie najpiękniejszy skin, jeśli chodzi o Crowa. Chociaż ten złoty, ten Phoenix Crow też jest bardzo ładny, ale jednak przebił tutaj, właśnie jeśli chodzi o kolorystykę, ten Mekka, właśnie Mekka, nie wiem, wy to jakoś tam nazywacie po swojemu. Dobra, let's go! Mamy tam 3 Power Cubesy, ale nie wiem, czy tam iść generalnie, bo tam może zaraz ktoś wbić, więc możemy tylko i wyłącznie spróbować sobie podejść. Na szczęście nikt nie idzie, więc ja szybko obijam sobie boksa. Wyczuwam tutaj wina, wyczuwam wina na tym skinie. Okej. W ogóle sprawdzam, czy mi się wszystko nagrywa. Tak jest. Wszystko się mi nagrywa. Czy jestem w stanie uderzyć w dwie? No mogę uderzyć w dwie. Dobra, tu mam jeszcze jednego Power Cubesa. Będziemy denerwować tą szelkę. Będziemy sobie ją obijać. Znaczy w sumie nie mam jak je obić. Z daleka od tego środka, bo tu może być kiepsko. Dobra, muszę cofnąć. Jest to jak ktoś, kto mógłby tutaj kampić. Dobra, myślę, że tutaj mamy swoją miejscówkę już zrobioną. Chociaż mnie irytuje tamten... irytuje mnie. Kurde, dobra. Tak, coś takiego. Będziemy sobie sprawdzać tutaj w krzakach. Posprawdzamy, to już leci, bo tak jest. Może lepiej go trafię. Boję się tutaj chodzić koło tych krzaków, bo jednak jest problem. Dobra. Chyba będą darmowe Power Cubesy. O kurde, nie trafiłem. Uciekam stąd. To się bo dojeżdżają. Kurde. I to jest ta szelka chyba. I ona jest na Star Powerze, więc... Dobra. Generalnie tu będzie chyba w plecy już ten mecz. Dobra, uciekam stąd. To jest Jesse. Udało mi się uciec. Dziwnym... Jezu, ile tu jest teamów. O mój Boże. O nie. Ile tu jest teamów. Masakra. Masakra. Jak tutaj się nie teamować? No goście, no. Bez teamowania tutaj nie ma co. No może ta jeszcze Jessie padnie. No niestety na minus. Zobaczcie sobie. Frank, 2 Crowy. To jest wszystko w teamie. I tak to mniej więcej wygląda. Minus, minus 2. Okej. Okay. Ja to rozumiem. Dobra. Obiecałem wam, że zagramy sobie na showdownie. Więc jeszcze może spróbujemy zagrać bez skina. O, bez skina. Może tutaj, widzieliście tam te 2 Crowy? Jak one się bardzo ładnie steamowały i były bez skina. Więc to jest taki znak, że Franki lubią czarne Crowy. Franki lubią czarne kruki. Dobra. No muszę stąd uciec, no bo tu nie będę walczyć z tą szelką, to na pewno. To już leci team. O, generalnie ten Spike mnie zabije. Jeszcze ma jeszcze jest na nowym, to będzie mnie trafiać. Minus, minus 9, minus 9. Dobra, zróbmy sobie, o, zobaczcie sobie, zabił sobie kolejnego. Plus team, czyli to, co wszystko zdobyłem, nawet jeszcze więcej straciłem, no bo tam też miałem minus. Ale teraz poleciał minus 8 chyba. Masakra, powiem wam. No, nie za wesoło, nie za wesoło. Ten showdown w ogóle mi się nie podoba. Także następnego odcinka będziemy grać tylko i wyłącznie tryby. Znowu te 4 Power Cubesy mogę zdobyć, ale no nie takim malutkim czarnym kruczkiem. O mój Boziu. Ten Mortis może nas porobić, wiecie o tym? Nie no, ale co ja mam zbierać? Kurde mać. Wiedziałem, że mnie porobi. Wiedziałem, że mnie porobi. Dobra. Nie gram solo showdown, bo nie lubię. Mogłem iść w sumie gdzie indziej. I po prostu pozbierać. No. Myślę też, że solo showdown, czy tam duo showdown, to jest też kwestia. Kurde, ktoś do mnie dzwoni. No. Dobra.
To jest też po prostu kwestia właśnie... Kwestia PR Cubesów. Jeśli jakaś drużyna lub jakiś gość uzbiera więcej tych PR Cubesów, to później jest lepiej, tak? A w tym momencie zagramy sobie Gema. Będziemy denerwować ludzi. Będę biegać za nimi. Bibi porobiła. Dobra, Bibi teraz w tym momencie padła. Dobra, będziemy truć. No nie! No nie! Bez sensu, że tak podjeżdżam do niego z taką małą ilością HP. Ale może padnie ta Bibi? Padła ta Bibi, okej. Okay. Dobra. Shelly ma 160 HP. Ja mam ulta, więc będę czekać sobie na Gina. Będę sobie czekać generalnie na okazję, żeby skoczyć właśnie na Gina. Ta Shelly tutaj nie ma myślenia w ogóle chyba. Nie, serio? Kurde. Ale zepsułem to, ale to zepsułem. Jest tu taki piękny skin, a tak VCR psuje gry. No to jest coś nieprawdopodobnego. Kurde mać. Dobra, leży. Tą Bibi można by było jeszcze zabić, serio. Dobra, i to o czym mówiłem, że leży, ale chyba padnę. Dobra, jeszcze się utrzymałem przez chwilę. Jezu, mam ochotę tak zabić tego Gina. Ale, no, nie sięgnę go. Gdzie on jest? Wow, 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 jeszcze go wysadzi, 200 HP, 90. Padł ten Gin od mojego. Czyli jeszcze mamy dodatkowe 15 sekund, okej. Okay. Ktoś tam padł znowu, więc znowu zrobimy sobie podjazd na spokojnie. Że to zaraz się odrodzi. Dobra, 4 sekundy niestety, ale... Kurde, brakło kilkanaście sekund. Dobra, pograliśmy sobie, zrobiliśmy sobie gierki solo i oj, na kogo przegraliśmy, oni mieli po 400 pucharków. Dobra, nieważne, nieważne. Ale tak to mniej więcej wygląda, zagraliśmy praktycznie czterema skinami, to znaczy tym podstawowym Crowem, zagraliśmy White Crowem, zagraliśmy Phoenix Crowem i zagraliśmy tym Mecha Crowem, tym czarnym na mnie poszło kompletnie. Wybaczcie mi, solo showdown nie jest dla mnie, nie lubię grać tego trybu, nie lubię grać tego trybu, ale postanowiłem, że zagram na odcinku. To tyle jeśli chodzi o dzisiaj, pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję, widzimy się w następnym odcinku z Brawl Stars, trzymajcie się ciepło, cześć, pozdro, hejka.